Ania Kulej TV Reklama, ze mną Maja Staśko. Cześć. Cześć, dobrze Cię widzieć. Ciebie również. Jesteśmy po premierze Porady na zdrady 2. Powiedz, jak Ci się podobał film? Jeszcze procesuję, bo dopiero się skończyło. Widziałam tam kilka wątków. Tam generalnie były wątki bardzo mocno związane z kobietami i mężczyznami, relacjami między kobietami i mężczyznami. Zastanawiam się, jak to interpretować, ale fajne. Były momenty, kiedy się zaśmiałam, były momenty, kiedy poczułam cringe, więc myślę, że polskie kino jest na poziomie. Nie był to film według mnie rewolucyjny, z tego co tak oglądałam, raczej taki rodzaj rozrywki, ale było kilka takich ciekawych momentów dotyczących relacji damsko-męskich. A pierwszą część oglądałaś? Nie, właśnie nie pamiętam tego, chociaż trudno mi teraz sobie przypomnieć, szczerze mówiąc, nie pamiętam. A lubisz taki gatunek komedii romantycznej? Ja bardzo lubię oglądać filmy i analizować je pod właśnie kątem, zwłaszcza jeśli są takie gdzieś tam wątki feminizmu w tle, a tutaj niewątpliwie były, ale też wątki wyzwolenia mężczyzn, który to ruch w Polsce też jest ciekawy i sporo jest tam mizoginii, ale nie musi być. I to jest dla mnie bardzo ciekawe zawsze, jak to jest przedstawiane. Więc lubię oglądać, lubię analizować, lubię potem o tym myśleć, co można z tego wynieść. Podobnie jak Barbie ostatnio. To też nie jest jakoś wielce rewolucyjny, feministyczny film, nie łudźmy się. Ale jednocześnie jest tam wiele takich akcentów i elementów, które są ciekawe i ważne po prostu. Dokładnie, bardzo zaskakuje ten film Barbie. Wiele osób się nie spodziewało czegoś takiego. Tak, a jednocześnie ja trochę, jak on był taki przehajpowany, to tak poszłam z nadzieją na wielką rewolucję. Tymczasem okazało się, że no jest to po prostu film dobrze nakręcony, który ma wiele istotnych aspektów, a jednocześnie wiele tych słabo na przykład ujętych. No. Znaczy nie będziemy spoilerować, ale mnie na przykład ostatnia scena, w ogóle się tego nie spodziewałam. Tak, tak. Dla mnie też ta mowa, zresztą przez Basię Kurdej-Szatan, która tutaj jest, która dubbing robiła, mowa dotycząca właśnie tego, że jako kobieta zawsze jest źle, to było takie bardzo mocne i myślę, że wiele osób mogło się z tym zidentyfikować i myślę, że mężczyzna też mógłby powiedzieć, czy osoba niebinarna taką mowę trochę inaczej pewnie by wybrzmiała, a jednocześnie to są takie ważne ruchy, żeby uświadomić sobie, że nie jesteśmy sami i to zawsze będę popierać i fajne to jest. Dobrze, a wróćmy teraz do Ciebie, bo trochę Cię nie było. I co u Ciebie słychać? Piszę książkę, dlatego mnie nie było i dlatego jeszcze przez jakiś czas nie będzie, ponieważ ja teraz od rana do nocy idę spać i myślę o książce, budzę się, myślę o książce, cały czas robię sobie notatki, cały czas oglądam. Piszę książkę o patostreamach, w związku z tym robię też eksperyment pod tytułem jak mocno ciało ludzkie jest w stanie wytrzymać tak intensywne treści, pato treści. I jest to eksperyment, który na razie napawa mnie niepokojem, bo jest bardzo ciężko po prostu. Dobrze, to nazwałaś eksperyment, bo czegoś takiego jeszcze nie było, aż jestem w szoku, powiem Ci, na temat książki, bo spodziewałam się, że może coś na temat freak fightu. Freak fighty uznaję za patostreamy. Jak dla mnie freak fighty są przedłużeniem, czy też kontynuacją patostreamów, bo patostreamy w tym ujęciu Rafa Tusa, Rafa Nixa, Daniela Magikala, czy Eli Gavin, to są takie miejsca, gdzie wykorzystuje się satysfakcję ludzi oglądających ludzkie upodlenie. Jak dla mnie freak fighty są przedłużeniem tego, tyle że robi się z tego biznes, który jest bardziej prestiżowy, ale wokół każdego takiego większego patostreamera pojawiały się osoby, które chciały wykorzystać jego upadlanie się, żeby robić z tego biznes. I tak naprawdę to już wtedy istniało. Mam ze sobą bardzo dużo fatusem, który mi przedstawił, jak to wyglądało u niego i jak bardzo szybko hieny i pasożyty się pojawiają właśnie, żeby korzystać na tym, że człowiek jest w złym stanie albo że człowiek jest w stanie krzywdzić przed kamerą. To jest sporne. No i to wszystko, co się dzieje na freak-fightach, czyli bicie się, wyzwiska, znieważanie, naruszenie nietykalności cielesnej. To są przestępstwa po prostu, które nie są tam w żaden sposób ścigane. Zgodnie z ustawą, która dzisiaj zresztą rozmawiałam z przedstawicielem ministra, która jest już w tej chwili złożona i bardzo możliwe, że będzie niedługo rozważana w Sejmie, przegłosowywana, zgodnie z tym projektem ustawy, to takie zachowania za nie grozi 10 lat więzienia za przedstawienie ich na streamie. W związku z tym te wszystkie federacje, które w tej chwili przedstawiają bicie na przykład, naruszenie nietykalności cielesnej w trakcie konferencji, bez zgody, nie w ramach sportowych relacji, bo to wtedy wiadomo jest coś innego, to im grozić będzie 10 lat więzienia za to, że monetyzują no to przestępstwo, czyli naruszenie nietykalności cielesnej. A też brałaś udział w freak fightach i już odcinasz się od tego? Nie wrócisz do oktagonu? No ja brałam także dlatego. Dlatego też mówię o eksperymencie, bo częścią tego eksperymentu, ja od początku, kiedy weszłam i przy pierwszych już rozmowach o umowie, mówiłam, że będę pisać książkę. I to było oczywiste i to było też jasne i absolutnie przejrzyste.
Więc ten eksperyment to nie jest tylko eksperyment oglądania i uczestniczenia pod postacią bycia widzem. Też bycie widzem też jest etycznie wątpliwe, no bo w ten sposób tworzy się to, w ten sposób płaci się często tym ludziom. Prowokuje ich się albo podżega do przemocy na przykład. Ale ja uczestniczyłam także będąc tam. I to jest ta perspektywa, którą chciałabym przedstawić i to jest też no, jakieś takie uwikłanie w ten problem, które jest znacznie bardziej skomplikowane niż takie naukowe, zdystansowane zajmowanie się nim. Hajlik zniknął, jest teraz Cloud MMA. Co myślisz o tej nowej federacji? No samo to, w jaki sposób ona powstała, czyli to, że właściwie to było na gruzach powiązania, które to powiązania są potworne. Już to dla mnie było takie niesmaczne, po prostu niesmaczne, tak etycznie i pod wieloma względami niesmaczne. Natomiast to, że twarzą tej federacji są ludzie, którzy przede wszystkim Lexi, która jest bardzo silnie związana z docieraniem do dzieci i do młodzieży, a jednocześnie jak to oglądam, to jest tam bardzo dużo przemocy, bardzo dużo też legitymizacji przemocy przez to, że na przykład kar się nie nakłada za naruszenie nietykalności cielesnej, za bicie, za agresję. No to mnie to napawa niepokojem i jak rozmawiam z organizacjami wspierającymi dzieci, no to jest wprost uznawane za patotreści i wprost mówi się, że to zagraża zdrowiu dzieci psychicznemu, a także fizycznemu, co jest dla mnie najstraszniejsze tak naprawdę, bo to, że dorośli ludzie oglądają takie rzeczy, jest to jakoś wątpliwie etyczne, ale te dzieci, które teraz to oglądają, we wrześniu idą do szkoły i to obśmiewanie na przykład niższego człowieka, albo bicie dziewczyn się między sobą, albo wyzywanie się od najgorszych osób ze względu na życie seksualne, albo cokolwiek innego, to wszystko będzie w szkołach. I dzieci będą przez to nie tylko cierpieć, ale no to zagraża ich życiu, bezpośrednio życiu. I tutaj, tu nie jestem w stanie na to patrzeć inaczej niż z olbrzymim niepokojem, takim bardzo olbrzymim niepokojem, zwłaszcza, że mam to też potwierdzone rozmowami ze specjalistami i oni patrzą na to podobnie, no. Jest bardzo duża oglądalność tak naprawdę Freak Fightów przez młode osoby. A właśnie wracając do Lexi, jak twoje stosunki z nią? I ona też mówiła przed tym, jak to wszystko wystartowało, że nie będzie tam promowania patologii, a jednak będzie walczyła na przykład Nikita, która jest tak samo powiązana powiedzmy z Magikalem i wiadomo, jak to wszystko się zaczęło. No ta sytuacja... Konkretnie z Nikolem, też ona nie jest najgorszą osobą, najbardziej krzywdzącą, bo ja też nie oceniam tutaj jakości osób, tylko oceniam czyny tych osób. No i tam Marcin Najman, który cały czas przekracza granice fizyczne drugiej osoby, atakuje, rzuca się z partyzanta. Wczoraj czy tam przedwczoraj mieliśmy uderzenie z główki, które jest bardzo niebezpiecznym uderzeniem, też z partyzanta, też bez uprzedzenia. To wszystko jest coś, co ma miejsce. No i teraz w trakcie konferencji prasowej były zapowiedzi, że spójrzcie na tych oto naszych włodarzy, czy osoba, która jest tak family friendly, mogłaby narażać dzieci na tego typu treści. I teraz już mamy odpowiedź, że tak. Mamy odpowiedź także taką, że widzimy bardzo młode dziewczynki, które są na tych konferencjach, które na TikTokach, na setkach tysięcy TikToków przytulają się tam z Lexi, mówią jej, że są tam tylko dla niej, a jednocześnie potem siadają na widowni i widzą to, co tam się dzieje, słyszą to, co tam się dzieje, widzą też treści etyczne, które mają tam miejsce, no bo dosłownie ciągłe nawiązania do wyzywanie ze względu na to, jakieś obrazy, w których jedna osoba siada na drugiej w sposób taki właśnie sugerujący. To jest też olbrzymi problem i fundacje, które zajmują się dziećmi, wspieraniem dzieci w kryzysach, też mówią o tym, że jeśli chodzi o patotreści, erotyczne treści i dostęp do nich w taki sposób, w jaki to się dzieje wobec dzieci, jest potwornie niebezpieczny. Więc tutaj mamy te dwa elementy, przemocowy i erotyczny. One tutaj jakoś gdzieś tam się mieszają. No, niewątpliwie to nie są treści dla dzieci i dla młodzieży, to są treści dla dorosłych ludzi, którzy są w stanie je przepracować. Ale trafiają do dzieci i do młodzieży. No, na kanale Lexi, który trafia do dzieci i młodzieży, to bezpośrednio jakby trafia do nich, na te TikToki, wszystkie to samo. No Nicole tak samo obserwuje na pewno wiele młodych, małych dziewczyn. Jej przeciwniczką jest Monika Laskowska i między nimi no, też jest taka nieciekawa atmosfera. Tutaj jakieś zastraszanie, jakieś dziwne dowody na różne rzeczy. No tak, to jeśli chodzi o to zastraszanie, to ja to zgłosiłam na prokuraturę od razu, jak to zobaczyłam. I ostatnio nie piszę i nie mówię o tym oficjalnie, ale za każdym razem, kiedy widzę przestępstwo,
staram się zgłaszać to na prokuraturę po prostu, ponieważ wydaje mi się, że też ta bezkarność totalna tych freakfightów, ale także jakaś taka indolencja wymiaru sprawiedliwości, że to wszystko sprawia, że to jest możliwe. W związku z tym ja też staram się teraz w ten sposób działać. To jest znacznie mniej widoczny sposób, ale mam nadzieję, że jest skuteczny. Mam nadzieję, że też federacja w momencie, kiedy widzi zagrożenie życia swojej zawodniczki, ponieważ ten mężczyzna mówił, że będzie w sobotę w Torbarze, a jednocześnie grozi no jakimiś, nie wiem, czym, tej nastolatki, jaką jest Nicola. Mam nadzieję, że też podjęła takie działania związane właśnie z wymiarem sprawiedliwości i z organami ścigania, ponieważ to już nie jest kwestia żartów, to już nie jest nawet kwestia wyzwisk i takiej przemocy psychicznej, ale to jest kwestia zagrożenia życia. Tak samo na tej samej gali wystąpi Paweł Bomba. Ostatnio miałam okazję z nim rozmawiać i pytałam o te papiery. Niestety nie chciał się wypowiedzieć. Czy coś wiesz na ten temat? Nie chciałam się wypowiedzieć, ale nie tylko wobec ciebie, bo wiem, że też inni dziennikarze się kontaktują, jest podobnie. Jeśli chodzi o oficjalne informacje, które mamy, bo takie są, to sąd okręgowy w Elblągu, który jest odpowiedzialny za zatrzymanie czy za odsiadkę tego mężczyzny, to on wprost twierdza, że to jest przerwa w odsiadce, nie ma mowy o żadnej kasacji. Co więcej, dzisiaj Jakub Wątor, czyli dziennikarz, który tym się również zajmuje, pokazał wiadomość od Sądu Najwyższego, który zajmuje się kasacjami, że takiej sprawy po prostu nie ma. Nie tylko nie ma wyroku w zakresie kasacji w tej kwestii, ale takiej sprawy nie ma, tego człowieka wpisanego. W związku z tym no jest to osoba, która została skazana w styczniu prawomocnym wyrokiem, poszła do więzienia, następnie zgodnie z oficjalnymi informacjami, które przekazał sąd okręgowy w Elblągu, został wypuszczony na 6 miesięcy na odsiadkę, żeby się leczyć ze względów zdrowotnych i to także jest bezpośrednio wpisane. Nie wiem, w jaki sposób leczeniem jest bycie na freakfightach. Trudno mi sobie to wyobrazić, zwłaszcza w momencie, kiedy jest tam tyle przemocy fizycznej bezpośrednio kierowanej wobec niego. No i z wczorajszej odpowiedzi prasowej wynika, także sądu okręgowego w Elblągu, że kurator podjął i zbadał tę sprawę, a jutro odbędzie się w tej kwestii posiedzenie sądu, który zadecyduje, czy ta przerwa jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, czyli z leczeniem, czy też nie. No i zobaczymy. No, jak dla mnie to jest szokujące, po pierwsze dlatego, że jest tam tak dużo kłamstw i ja bardzo, bardzo nie lubię, kiedy sprawy, które są poważne, bo tutaj o przestępstwie mówimy, o kryminaliście i o osobie, która jest skazana w tym momencie i która ma po prostu robi się z tego właściwie bagatele, robi się z tego absolutnie nic, a wręcz spektakl, nie patrzy się na to, więc to jest jedna rzecz, a druga to jest chęć poznania prawdy, no bo słyszeliśmy o tej kasacji, Sąd Najwyższy to nic na ten temat nie wie, więc jest to dziwne, a jednocześnie Sąd Okręgowy w Elblągu podaje zupełnie inną wersję, więc tak naprawdę jesteśmy wszyscy oszukiwani. Federacja się do tego nie odnosi w żaden sposób, Paweł B. też nie. I jest to dla mnie straszne. Znaczy straszne jest dla mnie także to, że po prostu osoby skazane są promowane wśród osób bardzo młodych. I tak naprawdę to, że są skazane, że są kryminalistami, że tu mamy do czynienia z dosyć poważnym przestępstwem, no 2 lata więzienia, nie jest w ogóle brane pod uwagę. Tak jakby spektakl, rozrywka były ważniejsze niż krzywda ludzka, bo mamy tu do czynienia z krzywdą ludzką. Tu chodzi, ofiarą był mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną. Ale myślisz, że jest szansa, że do tej walki nie dojdzie w sobotę? Z informacji prasowej, którą podał Sąd Okręgowy w Elblągu, to wynika, że tak może się zdarzyć. To znaczy, jeśli to posiedzenie, decyzja będzie właśnie taka, żeby ukrócić tę przerwę, to mimo iż to jest zaskarżalna decyzja, to ona wchodzi w życie w tym momencie i można już wtedy go wziąć. No, tak przekazał ten sąd, przedstawiciel sądu, że rzeczywiście ta decyzja taka będzie, to rzeczywiście do tej walki może nie dojść. Ale tak naprawdę dla mnie z perspektywy takiej etycznej, nawet prawnej, jako widza czy uczestniczki podczas tego typu zdarzeń, to ma mniejsze znaczenie, czy dojdzie, czy nie. Najgorsze jest to, że w ogóle to ma miejsce, że osoba skazana chodzi wśród dzieci, że robi się z niego bohatera, że robi się idola młodzieży i dzieci. I to jest dla mnie najbardziej przerażające. No to, że pojawił się w trakcie tych
jako zakontraktowany, czy tam jako zapowiedziany kolejny zawodnik Denis Załęcki jest dla mnie podobnego kalibru problemem. No tam nie mamy do czynienia, przynajmniej z tego co wiem, nie wiem, nie badałam tego, ale nie mamy do czynienia ze skazaną w tym momencie osobą, ale jednak mamy do czynienia z osobą, która ma wyroki za sobą, która cały czas normalizuje przemoc, która atakuje, która jest agresywna, która na ostatniej konferencji mówiła, że nie jest w stanie stanąć naprzeciwko kogoś, bo będzie zaraz nos złamany. No jeśli ktoś nie jest w stanie powstrzymać się przed złamaniem komuś nosa, to chyba nie powinien być obok dzieci. A co myślisz o Federacji Prime? Bo teraz też dość jest głośno ze względu, że zostały niewypłacone pieniądze Łukaszowi Magikalowi. Też Adrian Cios teraz nagrał takie dość obszerne wideo na ten temat. Paulina Hornik teraz też wygrała ostatnio sprawę z nimi. Tak, Paulina Hornik widziałam. Jeśli chodzi o te inne kwestie, to temu się nie przyglądałam, bo teraz w związku z tą książką ja muszę mieć mocny rygor researchu i teraz akurat w tym momencie się nie zajmuję tą sprawą, w związku z tym tu trudno mi powiedzieć. Ale ja zawsze mam to samo podejście. Jeśli łamane są prawa pracownicze, no a w momencie niewypłacania wynagrodzeń mamy do czynienia z łamaniem praw pracowniczych, no to wówczas należy się pełne wsparcie pracownikom. To samo było w przypadku Federacji Alcomaster, która też nie wypłaciła po pierwszej federacji wypłat swoim pracownikom. I to jest jakby zawsze jest to dla mnie równie kontrowersyjne i dobrze, że walczą o swoje. Dobrze, dziękuję Ci bardzo i życzę owocnego czasu w pisaniu książki. Dzięki bardzo, trzymaj się.